Dzień dobry. Dzień dobry wam wszystkim. Poniedziałek, słuchajcie. A, który to jest? 20. Wiecie co, ja od jakiegoś czasu w ogóle zapominam, żeby naładować to. Ale dobrze, że ładowałem w samochodzie tą drugą. Bo inaczej bym nie zaczął nagrywać. Także słuchajcie, poniedziałek. Wyruszam spod domu. Lecimy do chłopaków, umówiliśmy się wszyscy razem tam na tej przybudówce. Ale ci poparowało tutaj, popadało chyba w nocy ostro. Także jedziemy najpierw tam. I trzeba będzie sobie jakiś szybki plan wymyślić. Drzwi boczne mam otwarte, ale z jakiego powodu? Bardzo dziwna sytuacja. Coś słyszałem w nocy, że to jest trzasło, ale... Czyżby ktoś był u mnie w samochodzie? Chyba nie. Chyba wszystko jest. Bo wkrętarkę chyba dawałem temu, Jackowi moją. Chyba. Zobaczymy. Także poniedziałek, słuchajcie, musimy się rozbujać. Mamy tą przybudówkę, czyli dalej murowanie. Będziemy dzisiaj wyciągać pustak w góry. Ja będę musiał dowieźć trochę pustaka tam na robotę. Muszę dowiedzieć się, co z tymi oknami, bo byłem przecież w czwartek, aby dali mi wycenę i dalej jej nie dostałem. Także też bardzo nie podoba mi się to, jak oni teraz z opóźnieniem wszyscy funkcjonują. Powiedziała mi, że do 24 godzin dostanę wycenę. A to tak, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dzisiaj dalej wyceny nie mam. Więc dam wam dzisiaj update, jak to wychodzi cenowo za te wszystkie okienka teraz. Mam nadzieję, że też mnie to nie zabije. No i tyle, i powoli cały czas do przodu. W tym tygodniu też mamy kilka takich gadżetów do zrobienia, bo... Co tam było? Tą babkę, której płot Jacek ostatnio stawiał, tam trzeba skończyć kilka gadżetów, tak jak na przykład naprawę toalety, przycięcie drzwi w środku, od takiego schowka pod schodami i nałożenie takich desek na garaż, których brakuje. Takie pierdoły, to dzisiaj, jutro. No i myślę, że środa powinniśmy zacząć projekt z Jackiem. Kuchnię dla takiego Ralfa. I tam musimy, bo tą kuchnię, pamiętacie, ja ją kupiłem taniej. Ona już jest. Magnet do mnie zatelefonował, że jest. Nie wziąłem dokumentów z domu. Dobra, nie będę teraz wracał, później przyjadę. Oj. Muszę jechać z tymi wycenami z Hołdynsa do Magneta również, aby dali mi wyceny swoje. Zobaczymy, czy będą w stanie ich pobić, czy nie. I muszę wrócić do klienta z danymi, czy udało się załatwić coś taniej. Także to też mam do rozwiązania. Ale to ja jeszcze tu przyjadę. Daleko nie jestem. Pierwsze co, muszę ogarnąć z chłopakami pustaki. No i zajechać z Jackiem, żeby pokazać mu jeszcze raz, co on tam ma do dokończenia. I wtedy będę mógł się rozbujać. Tylko, że właśnie będę musiał szybko wrócić ogólnie do domu, bo ja na 11 mam spotkanie, gdzie mam godzinę drogi. Jezus. No, czemu tak wszystko z rana? Dobra, słuchajcie, muszę się szybko wziąć za siebie i do dzieła. Poniedziałek. Dzień dobry wszystkim. Zobaczymy się za chwilę. Cześć. Dobra, zobaczmy co u naszych zwierzaczków. Ło, Jezu, jak ja się dzisiaj czuję. Trochę chyba za mocno, żeśmy pograli w piłkę wczoraj. Ale dam radę, rozkręcę się. Good morning everybody. Morgenstern. Morgenstern. Jak tam weekend? O, rękawiczki. Piękny. Co tam słychać? Siema Jacy, będziemy musieli się szybko zorganizować. Murek dalej stoi, pięknie.
Ale dzisiaj plan jest taki, albo murujemy dalej z cegły, albo pustek. Ale zaraz z chłopakami uzgodnię, powiem wam szczerze, bo ja potrzebuję jeszcze z pół godziny, żeby się ogarnąć. Ostro. Co to? Ktoś chyba na ogrodzie buszował, bo widzę, że opakowanie po kanapce zostało. Coś pamiętam, że chłopaki zostawili kanapkę. To może nawet jest też po jakimś zwierzaku połamany płot. Lisy znajdą wszystko, słuchajcie. Dobra, idę pogadać z chłopakami i lecimy dalej. Hej! I te deski, jacy trzeba znaleźć na ten garaż, to takie zacięte, jak na panel płot, co na płot idą. Może mają gdzieś tam luzem. O Jezu, zaczyna padać. Niedobrze. Czyżby ta chmura, właśnie to właśnie deszcz, ale tam nic nie ma. No i tam daleko też nic nie ma ogólnie. Mam nadzieję, że ten... o czym ja teraz? Pustaki potrzebujemy. Muszę poprosić pana. Jezus Maria, nie w poniedziałek, nie taki deszcz. Zaczyna lać. Niech tam załaduje... Niech tam załaduje tym paleciakiem, po co będziemy to ręcznie ładować. Wjedzie na momencie i będzie zrobiony. Bloczki rozładowane, piasek rozładowany, mamy w sumie 120 bloczków, słuchajcie. Będzie się działo, mamy trochę izolacji nawet, którą będziemy wkładać w cavity. Stoi tam, ale to nic. Jeszcze dodatkowo wszystko, co wam powiem, to, że Jacek tutaj będzie przepinał grzejnik. Good morning, everybody. Także słuchajcie, będziemy wrzucać grzejnik, który będzie szedł sobie tutaj, wychodził ze ściany. Nie będziemy dekorować rurkami ściany, mamy posadzkę betonową, więc chcemy sobie to ułatwić. Tu się przewiercimy bezpośrednio do domu, wrzucimy rurki, wystawimy je w odpowiednim miejscu, gdzie mają być i one sobie tu będą czekały. Tyle, let's go. Słuchajcie, lecę, wiecie co, do tej firmy od okien, dowiedzieć się, co jest kaman, bo nie dostałem żadnego cynka odnośnie ceny, a czas leci, więc muszę ich docisnąć, zapytać się, co się dzieje, bo ja potrzebuję okien, a czas za chwilę się wydłuży o ten czas oczekiwania za wyceną. Jacka zostawiłem, pokazałem mu, co ma zrobić z rurkami, tam niestety też trzeba wyciąć klientowi podłogę, bo ta podłoga klikana jest klejona, ktoś smarował klejem, więc będziemy musieli po drugim panelu, mniej więcej tam tyle miejsca potrzebujemy. Przetkniemy festulem, otworzymy podłogę, zrobimy to jak najczyściej się da, tak naprawdę, żeby mógł jakiś czas żyć, bo on i tak planuje tą podłogę tak, się chyba przewróciło, wymienić za jakiś czas, ale nie chcemy jej połamać, więc użyjemy festula, zrobimy ładne, piękne cięcie i wtedy Jacek będzie mógł zrobić tam rurki. Mam nadzieję, że się szybko z tym uwinie, bo jeszcze do babki mieliśmy jechać. Muszę do niej zatelefonować, że nie będzie nas z rana, tylko po południu. Let's go. Dobra, zobaczmy, co oni mają dla mnie za informacje. Czy w ogóle je jakieś posiadają. No ale lecimy do nich, słuchajcie, bałagan tu. Tu jest bałagan. Trzeba powiedzieć, że nie ma to jak przyjechać samemu tutaj i załatwić, bo gdybym czekał za telefonem, to mógłbym się kurde doczekać. Więc co, od razu dostałem wycenę. Powiem wam tak. Okna są coraz droższe. Cena za to wszystko 2700. Drzwi podwójne i cztery parę okien. Straszne ceny. I jeszcze ten czas oczekiwania. Powiedział, czekałbym za wyceną tej babki, a jej kurde nie ma nawet teraz w pracy, bo ma wolne. Się okaże, że wolne, bo COVID albo coś. I czekałbym tydzień za głupią wyceną, a tak to już mam ogarnięte, mam zapłacone. Także teraz tylko kwestia czekania. Oby się udało jak najszybciej. Pamiętam, że w wakacje nie czekałem tyle czasu, ile mówili, tylko chyba połowę czasu. Okna już były gotowe, nie? Także spoko, oby tak było jeszcze raz. Załatwione, zapłacone, jestem wolny. Lecę do Jacka, bo Jacek teraz coś dzwonił, że ta podłoga tam pod tą podłogą jest betonowa. Niezły dowcip tam wyszedł.
żeśmy podłogę gościowi otworzyli, a tam beton. Życie, co nie? Gdzie musieli w takim razie coś wykuć. Teraz się wszystko okaże. Zobaczymy się na miejscu, hej. Powiem wam tak, z tą pogodą to są jakieś kurde jaja dzisiaj, nie? Raz pada i to nawet ostro pada i to zaczyna znowu padać. A tu mamy słońce, dopiero za bluzę zdjąłem. To jest chyba niemożliwe, nie? Uff. Muszę bluzę założyć. Cały dzień tak samo, idę do chłopaków, bo słuchajcie, tak szybko minął ten dzień, ja byłem na wycenie dosyć takiej poważnej, z polecenia, godzinę stąd. Dostałem możliwość wyceny naprawdę dużego projektu. Tam od tego interior designera, gdzie robiliśmy dla tej francuski tam malowanie, polecił mnie do naprawdę dużej rozbudowy domu. Nie wiem, czy uda się, czy nie uda, ale zawsze to dobrze mieć taką szansę. Ja idę do chłopaków. Zobaczymy, jak tam dzisiaj mi poszło. Trochę cegieł zniknęło. Zobaczymy. Let's go. I szybki update z pola bitwy. Murek rośnie, słuchajcie, jak na drożdżach. Poniedziałek. Jutro będzie znowu podciągnięty. Na razie pustaków nie robimy, tylko robimy z zewnątrz wszystko. Ustaliliśmy dokładnie jeszcze raz pozycję okien. Wymiar okien się oczywiście już nie zmienia. No bo mamy je zamówione. Raczej nie chciałbym teraz mieszać w orderze. Także tylko powiem wam, nara! Tam jest okno jedno 50 cm szerokie, 120 wysokie. Tu mamy 150, okno szerokie, 120 wysokie. Nara! 50 takie same jak te z lewej strony. No i tutaj będą drzwi na wyjście. No to także na pewno zrobi się ciemniej niż było. Ale no tak sobie to wymarzył. Tak chcę, tak będzie miał. Dobra, zamykamy dzisiejszy dzień. Słuchajcie, zobaczymy się jutro. Może wszyscy będą mieli lepsze humory, bo dzisiaj pogoda wcale nie pomagała nam, powiem wam szczerze. I tyle. Do zobaczenia. Hej. Wyłącz się, co?